Często słyszę pytanie na temat tego, czy powinno się pisać testy jednostkowe do metod prywatnych lub chronionych, albo jak testować metody prywatne w C-Sharpie. Dzisiaj postaram Ci się krótko odpowiedzieć na te pytania. Aby łatwiej było Ci zrozumieć ten problem, przedstawię go na łatwym przykładzie. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą do Jak testować metody prywatne? Jest kilka popularnych sposobów do testowania metod prywatnych. Po pierwsze, można po prostu zmienić modyfikator dostępu takiej metody, wtedy od razu ta metoda będzie widoczna w teście. Jednak nie jest to zazwyczaj dobre rozwiązanie, bo skoro dana metoda ma być prywatna, to raczej nie powinno się zmieniać jej poziomu dostępności tylko ze względu na testy. Wprowadza to tylko bałagan do naszego kodu. Kolejne sposoby to użycie mechanizmu refleksji albo atrybutu internazvisible2. Nie będę się jednak rozwijał na temat tego, jak dokładnie zaimplementować takie testy, ponieważ w obu przypadkach również nie będzie to dobre rozwiązanie. Jeżeli istnieje u Ciebie potrzeba testowania metody prywatnej, to jest to najprawdopodobniej oznaka, że masz złą architekturę w swojej aplikacji. Także prawdopodobnie powinieneś zacząć od refaktoryzacji. Przejdźmy teraz przed ekranem mojego komputera i przyjrzymy się kilku przykładom. Zobacz na ten przykład. Mamy tutaj metodę setTitle w klasie offer, która po prostu ustawia przekazany parametr do właściwości title, jeżeli parametr nie jest nulem oraz pustym stringiem, a także wyzwala zdarzenie overchanged. Napisałem wcześniej krótki test upewniający nas, o tym że zdarzenie offerChanged jest wyzwalane gdy przekazany jest prawidłowo parametr do metody także tak może wyglądać ten test czyli testujemy metodę setTitle gdy zostanie wywołana powinna wyzwolić event offerChanged czyli jeżeli do metody setTitle zostanie przekazana jedynka to wtedy powinno zostać wyzwolone zdarzenie offerChanged jeżeli uruchomię ten test to zauważ że jest on prawidłowy, nasze testy przechodzą. Teraz zastanówmy się, czy dodatkowo powinny zostać napisane testy do niepublicznej metody, w tym przypadku Protected onOfferChanged. Jak widzisz, jest to szczegół implementacji, który został przetestowany już w testach metody publicznej setTitle. Także nie jest konieczne pisanie dodatkowych testów do metody onOfferChanged. Jeżeli natomiast decydowałbyś się na pisanie testów do tej metody, to również musisz pamiętać, że metoda, która jest szczegółem implementacji, dużo częściej może zostać zmieniona. W tym momencie do metody onOfferChanged jest przekazywany na przykład parametr ID, ale równie dobrze mógłby on zostać pobierany z dodatkowego pola klasy offer. Zauważ, jeżeli teraz zrobilibyśmy taką zmianę dodalibyśmy tutaj nowe pole private guid id następnie inicjalizację zrobilibyśmy w samym konstruktorze to znaczy id to się równa guid new guid i w tym miejscu byśmy już tego id nie przekazywali tylko został on by właśnie przypisany z tego pola, czyli jeżeli miałbyś wcześniej napisane testy do tej niepublicznej metody, no to w tym momencie musiałby je zmieniać, ponieważ został usunięty parametr z metody testowanej. I to jest akurat prosty przykład, ale jeżeli przykład byłby bardziej skomplikowany, to prawdopodobieństwo zmiany w metodzie prywatnej byłoby jeszcze bardziej możliwe. Wtedy te testy byłyby kruche, często wymagały aktualizacji, zmian, co na pewno nie jest pożądanym efektem. A jeżeli teraz nie testujemy, Bezpośrednio tej metody prywatnej, to i tak pośrednio ona jest testowana przez metodę setTitle, i teraz, mimo że dokonaliśmy zmian w metodzie prywatnej, to dalej te nasze testy i tak przechodzą. Jeżeli metoda jest prywatna, to jest wywoływana w metodzie publicznej, przynajmniej tak powinno być. Jeżeli dobrze dobierzemy przypadki testowe, to testując metodę publiczną, przetestujemy również tę metodę prywatną, ponieważ w niej są tylko szczegóły implementacji. Nas interesuje czy dana publiczna składowa działa według założeń, a nie szczegóły jej implementacji. Jeżeli jednak okaże się, że warto byłoby przetestować również inne przypadki testowe, to może to nie powinna być metoda prywatna, może powinna to być Metoda publiczna, nawet wydzielona do innej klasy, traktowana jako osobna jednostka, i wtedy jak najbardziej trzeba do niej napisać oddzielne testy. Powinniśmy testować tylko publiczne API, a metody prywatne i chronione są tylko szczegółem implementacji, dla których nie powinniśmy pisać osobnych testów jednostkowych. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dąż do mojej społeczności. Zapisz się na darmowy newsletter, gdzie co tydzień dzielę się wartościowymi materiałami, w szczególności dotyczącymi C-Sharpa i platformy .NET. Nie ominą Cię też wtedy żadne nowe materiały i bonusy. Zapisy są darmowe, a link widoczny jest również w opisie pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym materiale.